Witam Was bardzo serdecznie w odcinku 15 Ukłon Noskiem. Więc co? Kontynuujemy naszą przygodę. Zmieniłem trochę ustawienia. Chciałem na średnie, bo trochę dnie. Mam nadzieję, że teraz będzie lepiej. Także zobaczymy na tych ustawieniach. Dobra, jest spoko. Teraz tak, gdzie my musimy iść ogólnie? Na czym skończyliśmy? O tak, przekryliśmy przejście. Tam była taka linka. Coś świeci. To była ta dusza. Może jest jakieś przejście. Wejdziemy tędy. Okej, mamy jakąś... Mamy echo. Tanalor miał nas do siebie zbliżyć. Ale jedynie podzielił nasz zakon. Może Rada przestała w ciebie wierzyć, ale ja wiem, kim naprawdę jesteś, Dagan. Nawet jeśli sam o tym zapomniałeś. Pokładała w nim taką wiarę. Przynajmniej nie widziała, jak kusi go ciemna strona. Dobra. Rozgrywka, podawam Jedi mamy. Może dajmy, ale też w sumie gra ma być przyjemna, tak? Nie podawam. Stawiłbym moje stare filmiki z pierwszej części, ale niestety mam je na dysku, który się popsuł. Więc tam kończyłem wszystko na hardzie. No, gdzie mam lecieć? Niezły widok, co mały? Ciekawe, czy Gris i Bolton naprawili już modliszkę. Widok kozacki. Nie ma co. Muszę zajrzeć w głąb siebie. Dobra, stanę. Czekaj, tam jest przejście, tak? Ale tu coś musi być ciekawego. Na pewno tu coś musi być. Tu nie wejdziemy. Skrzyneczka. Tu są przejścia, tu już nic nie ma, tak? Pewnie sprzedamy to w sklepie domy. Dobra. Mamy coś. Tędy? Nie. Tanalor jest prawdziwy. I może być ostatnim zakątkiem galaktyki wolnym od wpływu Imperium. Żałuję, że nie mogłeś tego zobaczyć, Bidi. O nie, spadłem. Dobra. Wiesz, gdzie patrzeć. Chyba znaleźliśmy bilet do wyjścia. No, znalazłeś bilet, ale do utknięcia. No, tędy. Nie zrobimy ci krzywdy.
No cześć, kolego. Możemy tędy już skakiwać sobie? Ty, ale kozak. Fajny jesteś. Ty, ja mogę sobie ciachać. Erkon, zsiadamy, dobra. Spokojnie, Nekko. Pewnie sprzedamy to w sklepie domy. Kozacko. Dobra, teraz musimy zejść, chyba wrócić. Aha, tym konikiem możemy sobie wejść normalnie tam, gdzie mieliśmy wcześniej wejść. Nie mogliśmy się, nie zgodziliśmy, dobra. Wio! Wio! Niech fajnie skacze. Dam głowę, że pokonamy tę bramę przy pomocy nowego przyjaciela. Nie przejdę. W górę! Aha, dobra, szczaję, co chodzi. Trzeba się rozpędzić. Możemy to jakoś otworzyć? Bo tam jest przejście, ale nie wiem, czy tam przejdziemy po prostu. Tam coś jest w rogu. To normalnie pokonujemy, ale czekam, że nie da się tam wejść. Tam skoczymy. To pewnie będziemy mogli to otworzyć z drugiej strony, tak? Oczywiście. Aha. Dobra. Sada bygon. Super, tam jest wejście, ale tam coś jeszcze jest. Czyśmy mogli tam wejść, tak? Bo tam jest linka. Dasz radę! Nie. Ups. Dobra. Jestem lekko upośledzony. Dobra. Mam trudności lekkie. Kuźwa twarz. Tam na pewno coś jest ciekawego. Dobra, robimy to jeszcze raz. Już nie można do wysoko na to wskoczyć.
Szkurczaki. Miałby być nowy ten. Dobra. My ogólnie tam możemy dotrzeć, a gdzieś tam jest jakieś przejście. Tam. Lećmy może tam najpierw. Aha. Tam to się jakoś dotrzeć, na pewno. Piaskoczołg. Wiesz, co to oznacza? Dżawowie nie mogą być daleko. O, dżawowów znam, super. Tylko czy ja tam dolecę tym ptaszkiem? Jedziemy, mały. Spróbujmy jeszcze raz tam. Dobra, my ogólnie musimy do tamtego punktu dolecieć, tak? Czy my damy radę dolecieć tam po prostu? Aha, to są z tej linki to mogliśmy zrobić. No to super. Tu jest przejście, tak? Tam jest mój wierzchowiec. Idziemy. Tam chyba odblokujemy jakieś inne przejście. I już dobrze. Wygląda na to, że modliszka wróciła do gry. Chodź, Bidi. Spotkajmy się z nimi na lądowisku. Aha, ale no dobra, ja sobie jeszcze zbadam te tereny. W ogóle nie z tego mogę tam jeszcze wskoczyć. Aha. Zatrzymaj się. Dobra, nie mam żadnych punktów, nie mamy. Co mam jeszcze do blokowania? Tu jest... coś jest. Tam są. Dobra, to jest przejście, czyli zbadamy sobie ten rejon, tak, blokujemy jakiś skrócik, ogólnie tu też coś mam, szkoda, że tam nie zajrzałem. 100% to wszystko blokować, że tu coś ukrytego jest. Te budynki są pradawne. Starsze niż wszystko, co widzieliśmy na Kobo. No, czyli warto sobie iść w takie miejsce, bo zawsze coś się znajdzie. Wieczka.
Lecimy do góry. Hop. Zaraz widzę, sobie poskanujesz, że ja skrzyneczkę tworzę. Super. Jest kluczyk. To chyba z tej strony było wszystko. Aha, to już jest odblokowane. Do wentylatora nie mam jeszcze wstępu, tak? Bo na pewno wrócimy jeszcze raz na tą mapę. To trochę mamy do odblokowania, nie? On to już się świeci na zielono, świecił się przyjazne stworzenie. Wcześniej świecił się na czerwono. Co, stąd już wszystko, tak? Nie mam żadnego zielonego punktu? Mamy. Właśnie to... Ale to jest zielone, ale tam nie da się jednak dostać, wiesz? To jest takie... Czy wiesz, no... Nie da się tam dostać. No chyba nic już nie ma. Idziemy na dół. Damy się tam, damy radę się tam wrócić? Damy radę się tam wrócić, jedziemy. Jeszcze sprawdzimy tam i możemy iść sobie robić fabułę. Jeszcze muszę ustawić. Bundy mi dajcie. Okej. Okay. Jedziemy. Coś ciekawego jest. Pewnie sprzedamy to w sklepie domy. Niezły dodatek do naszego ogrodu. O. Dobra, fajnie. Dobra. A nie, czy my się wracamy? Musimy się jeszcze raz prosto. Widok jest w tej grze przekozacki. To trzeba przyznać. Jeszcze jakaś roślinka do zebrania. Bo warto nieraz takie zakamarki zaplądać w tej grze, bo zawsze coś się może znaleźć. Hej, Skuwa. Widzisz rocznicę? Chyba nie bardzo. Mój strój, chłopcze, świeci się od tłuszczu. Spytasz pewnie, Skuwa, stary grzybie, czy ci klepka odpadła? Chcesz się usmażyć na chrupiący kąsek? Przeszło mi to przez myśl. Nie, chłopcze, pokażę ci. Coś ma dla nas? Ruszamy. Dawaj. No
Gdzie bym skrzyniaczkę przegapił, jak mi się to nie zbytnie. No i nawet fajne. Śmigacz. Dobra. Coś tu jeszcze mam? Przegapiłem coś jeszcze? Chyba nieco. Także możemy się już chyba tam wrócić, myślę. Normalnie. Zostaw mnie. Co ja ci zrobiłem? To nie ja zabijałem tych bubetyńców wcześniej. Proszę mnie zostawić. O! Długo skarmę go? Dalej, Necco. Necco. Czekaj, czy on będzie nazywał tak wszystkich? Idziemy. Czy mamy podwójne miecze? Dobra, super. A nie jestem wierzchowiec. Dobra, my tu wcześniej te droidy doganialiśmy. Sąc jazdy. Pogłoska. Nie wiem, ja tej pogłoski nie mogę znaleźć. Póki co to nie wiem. Nie ma co tam chodzi. O, mini lag. Bierzmy to do domu. Idziemy jeszcze do Dony. Zobaczymy do Dony, może damy coś, kupimy. Ono się trochę tego zbierało. Ciekawe, czy ona coś powie, jak mam wierzchowca i nie ma. Dobra. Dalej! Zostawimy go w bakcie, co? Na pewno tą skrzyneczkę chyba odblokujemy, jak zostawimy tego zwierza, co? Zapewne długo nie pociągniesz. No, ale groźnie wyglądasz. Poważnie? Pewnie. Jakbyś się niczego nie bał. Może odkryjesz, o co cały ten szum. Przy pieczarach jest taka chata. Ludzie nazywają ją warsztatem Ki. Co jest w warsztacie? Cierpienie. I może skarb, z tego co słyszałem. Jeśli będziesz w pobliżu, możesz tam zajrzeć. Spadaj w poszczególną szopę. Czemu nie byśmy mogli tam zajrzeć? Jak tam dotrzeć? Pewnie na wierzchowcu. Pewnie skrócić do odblokowania, którego nie mogę jeszcze odblokować. Linka odłączona. Dobry, Necco. Dasz radę.
Może fajne. Nie wiem, nie mogę dalej rozkręcić, jak wyjść do tej. Spróbujmy może z tego co wyskoczyć. Wiesz, Kobo znasz jak własną kieszeń, prawda? A ja tu skakać nie mogę, tak? Zeskakujemy! Witaj w azylu! Mogę na tym jeździć? Nie mogę. A to ciekawostka. O, nowy, czołem. Tobie też, czołem. Jak interesują cię widoki, możesz wybrać się na wyższe krawędzie kanionu. Warta zachodu wycieczka? Nie wiem, nigdy tam nie byłem. Za stromo dla mnie. I mnóstwo tam różnych stworzeń. Niektóre nawet nie chcą cię zjeść. Brzmi jak prawdziwy raj. Teren jest trudny, ale znajdziesz drogę. I zobaczysz, jak majestatyczny jest Kobo. Nie wątpię w to. Aha, czy ja bym musiał się tu wrócić, tak? Czy nowe wejście się odblokowało tutaj? Ciekawe, co to ciekawego jest. Ten jest przyjazny. No nie wiem, czym się chce iść taki kawał tylko po to. To dalej zamknięte, to... Witaj, czuj się jak u siebie w domu. Cześć, Mong. Wyglądasz na zmęczonego, odpocznij. Podobno na Kobo przebywa właśnie wędrowny trubadur i droid DJ ze światów jądra. Nie to spodziewałem się usłyszeć. Jak myślisz, czemu tu przybyli? Wybrali się na płaskowyż w dolinie, żeby samplować dźwięki dziczy. Odgłosy dziczy mogą być odgłosami zabójczych stworzeń. Martwi nie mogą robić bitów. Zobaczę, czy uda mi się ich znaleźć. Tego się spodziewałem. Jak długo znasz Bouda? Niedługo. Pracowaliśmy razem na Coruscant. W jakiej branży? Trochę tego, trochę tamtego. Rozumiem, ani słowa więcej, Kal. Wiem, kiedy mogę zaraz w coś wdepnąć. W sumie to mi przypomina o pewnym przysłowiu z Kalastaru. Jeśli staniesz tuż pod gniazdem ptaka Presta, spodziewaj się deszczu nawet na pustyni. Gdy zaczyna padać... Lepiej się schowaj. Miło było cię widzieć. Dobra, idziemy wydać nasze kamyczki. Rozejrzyj się. To może być świetny pomysł. Wiedziałam, że wpadnie ci to w oko.
Łysy. Pustą. Tu coś ciekawego, w sumie nawet no. Wiem, ten wybór robi wrażenie. O, chyba Obi-Wan Kenobi na coś takiego, co? Poczekaj, mam 4. 4, 11. Może zrobimy takie zabie... Okay, co? Wezmę to. Zachowałam to specjalnie dla ciebie. Co jest? Mam 4 punkty. Ulubionych przedmiotów. To mnie nie zawiedzie. Dobry wybór. To praktycznie do ciebie wołało. Nie gadasko. To już robiliśmy. Lepszym sobie może dobry być moment, Iwana. Żeby rzucić okiem na wyposażenie. Dostaliśmy coś nowego do Bidowana. Aha, to było to nowe robota. Nic nie ważne, dostaliśmy. Jesteśmy nowy korpus. Nie są takie same. Dobra, weźmy tego. Nogi nowej nie ma. Podoba ci się nowy wygląd? Coś tam jeszcze świetnego nowego. Cóżki nowe. Weź po to. Tego chyba nie zmieniamy. Bierzemy do ostatniego. I weźmy sobie to. No dobra. I wsią. Mamy wszystko, co? Coś jest. Chcemy wejść na dach, tak? Dobra. Dobra. Wejść na dach trzeba. No, no, zaznacza swego na Nekroboksie, okej, okay, czaję, czaję. Weź się może, idźmy po Neko. Wyjdźmy sobie z tego stworka, co? Teraz będziemy szybsi. Zaczyna wyglądać porządnie. Tak, lekcja nasion. Ogródka, dobra, czaję, czaję. Mam nowe nasiona. To jest wejście na dół, tak? Mogę sobie iść po prostu. O, młody! Rzućże okiem na to nadobne akwarium.
Cieszę się, że ci się spodobało. Na początku nie było na czym oka zawiesić. Branie było dopiero po trzecim szorowaniu. I czyszczeniu filtra, bo wyglądał jakby ktoś przeciskał mięczaka przez sito. Nie musiałeś tego dodawać. I nawet ładne otwory sobie zrobię. Czy my sobie dodajemy po prostu te gatunki do tego, czy coś ciekawego jest? Nic nie ma. Tu jest wyjście, tam jest zejście na dół. Nie mogę skakać, dobra. Idziemy chyba, co? Bo nic nie znajdziemy, co? Jak sobie myślę. Najwyżej. Ładny początek. Idźmy za ciosem. Ktoś ma jakieś wskazówki, to chętnie nas słyszą. Iść pomocną dłoń. Jak wejdziemy na platformę, to będziemy mogli dostępny cały rejon, tak? Podobno chyba nic nie ma, to nawet tam nie idę. Już chyba byłem, mi się wydaje. Cudowny dźwięk silnika. Że to wiecie, bionek na biegu. Nie wiem, czego tu szukamy, ale już chyba znajdziemy, myślę. No chyba nic nie znajdziemy. Dobra, co? Pakujmy się do statku, lecimy na następną planetę, co? Tak myślę, że no. Tam pogłoska. Nie chcę się tam już iść szukać. No, na jakąś akcję. Tu nie wejdziemy. Tutaj też nie wejdziemy. A nigdzie nie wejdziemy po prostu. Wyglądasz jak nowa. Pewnie. Ten mechaniczny mistrz drinków jest cudotwórcą. Muszę wiedzieć, znalazłeś klucz do Tanaloru? To skomplikowane.
Nie martw się. Monk mówił, co się stało, gdy spałam. Zakon Jedi przestał istnieć. To musiało być dla ciebie straszne. Oboje wiele przeszliśmy, ale musimy jakoś to przetrwać, Cal. W końcu co innego nam pozostaje. Zgadza się. Mamy jeszcze miejsce. Zostanę tutaj. Ale jeśli będziesz chciał porozmawiać, to będę w salonie. W salonie? Mam szczęście, że cię spotkałam, Kalu Kestisie. Coś tam znalazłem. Co tam masz? Holokron? Jedi. Z czasów Wielkiej Republiki, zakonserwowany w Bakcie. Dagan Gera. Uwolniłem go. I co dalej? Zaatakował mnie i uciekł z jeźdźcami. Właśnie jego szukali. Ponoć Jedi go zdradzili. Wybrał ciemną stronę. Nic ci nie jest? Tanalor. Jest prawdziwy. Ukryty gdzieś w otchłani. O, ale to niemożliwe. Otchłań niszczy wszystko, co się zbliży. Lata temu Republika znalazła przez nią drogę. Po to zbudowano ten węzeł w lesie. Ukryty świat, do którego od stuleci nie było dostępu. Gdybyś zdołał przekroczyć otchłań, mógłbyś zniknąć. Zupełnie. Żadnych jeźdźców. Łowców nagród. Imperium Galaktycznego. Tak tylko głośno myślę, ale to brzmi jak miejsce, gdzie ktoś mógłby urządzić sobie dom. Tak. To mógłby być dom. Zabieraj te giry. Dobra, czas wrócić do kantyny. Wiesz, Gris? Przydałby się nam pilot. No nie wiem. Sam sobie nieźle radzisz. Mógłbyś tylko odkurzyć tę tapicerkę spod toli. Nie znamy modliszki tak jak ty. Nikt nie zna. Kalia, przykro mi. Moje złote lata już minęły. Drżą mi ręce nawet przy kartach. Wiem, że teraz wszystko wygląda inaczej, ale bez ciebie chyba sobie nie poradzę. Serio tak myślisz? Serio. No to może Monk zdoła przez jakiś czas przypilnować salonu. Grizzly rządzi. Świetnie. A ty? Kredytów niestety dużo z tego nie będzie. Cal, to lepsze niż każdy łup. Pomyśl, dość oglądania się za siebie. Bezpieczna przystań. Dla naszych bliskich. Jeśli ktoś wie coś o planetach Jedi, to Sir. Jedi! Ha, ha! Najwyższy czas, żebyś odwiedził tę panią. Dobra, przyrządzę coś na ząb, zanim ruszymy. To jest z powrotem w placówce. Blokowano sklep z jej. Jeszcze jeden sklep z jej na górnym piętrze, co? No, może się to zmienić. Dobra, idźmy może zmienić sobie wystrój. Świetny moment na zmianę wyposażenia. Dobra. Gdzieś to na pewno się strój zmieniało. No to w sumie całkiem spoko wygląda, nie? Na statku powinien mieć taką możliwość, że mógł sobie wybierać się co mu chciał. W sumie już możemy lecieć, tak? Coś tam nowego się odblokowało. Sklep, tak? Towary domi.
Nie wiem, czy tam iść. No idźmy zobaczyć, co nam szkodzi. Co mają do zaoferowania? Co ma ono do zaoferowania? Zobaczymy. To Haliksecir. Ciekawe, skąd się tu wziął. Był na górnym piętrze, tak? Czyli tam, gdzie było akwarium. Wchodź i znajdź sobie miejsce przy barze. Zobaczymy, co tam znajdziemy. Nic do skanowania. Kal, jak dobrze cię widzieć. Ciebie też, Zi. Jeśli znajdziesz jakieś dyski danych z moich czasów, to chętnie ci je odkoduję. Myślę, że na Kobo wciąż może być ich sporo. Dam ci znać, jeśli coś znajdziemy. Aha. I to tyle, tak? Kal, widziałeś ten wodospad pod lasem, prawda? Czy to tam jeźdźcy rozbijają obozy? No, obawiam się, że tak. Co za obrzydliwi nieokrzesańcy! Wszyscy powinni mieć możliwość cieszenia się tą piękną planetą! A więc odwołujemy naszą ekspedycję? Chyba, że chcesz powąchać ogień z blastera. Nie, dzięki. Czy na tej planecie jest miejsce, w którym można się bezpiecznie odprężyć? Zostało parę miejsc nieskalanych jeźdźcami, ale to już nie jest ten Kobo, co kiedyś. No dobra, czyli tu tak naprawdę nie ma nic ciekawego. Możemy być śmiało. Nieźle tu rozkręcamy, mały. Możemy być śmiało na następną planetę. No w sumie na tych średnich ustawieniach lepiej mi się gra niż na tych wysokich. Mniej zacinek i jakoś lepszy obraz. Idźmy tutaj, tak? Podaj się tutaj. A więc Jedha! Pewnie miło wrócić do kokpitu po takim czasie. Jasne. Po prostu się przyzwyczajam. Jedha? Nigdy tam nie byłem. Wybieramy się do miasta? Nie. Z tego co słyszałem, Sir zaszyła się na pustyni z jakimiś pustelnikami, którzy zwą się Anachoretami. Szkoda tylko, że nie wybrała żwawszej sekty. Dostaliśmy sygnał z Jedhy. To Sir. Wysłałem wiadomość, że lecimy. Wrzucę to na holoprojektor. Zajmę się tym. Zajmę się tym. Może ich od stołu, czy to jest od stołu, okej. Kal Kestis, to zaszczyt. No tak, cześć. Jest Sir? Niecierpliwie oczekujemy waszego przybycia. Jednakże rozpętała się nad nami burza piaskowa. Lądowanie tu statkiem byłoby zbyt niebezpieczne. To jak się tam dostać? Mistrzyni Dżunda zorganizowała przewodniczkę, która cię przeprowadzi. Zaraz, pojawi się ktoś inny? Prześlę współrzędne spotkania twojemu pilotowi. Dobra, mam! Ląduj ostrożnie. Na głębokiej pustyni dostrzeżono imperialne patrole. Dzięki za radę. Będzie podróż. No, przyprawiają mnie o dreszcze. Ciekawe, jakiego dziwaka wyślę na spotkanie. No i Imperium tam węszy. Spodziewałem się innego powitania. Czyli jesteśmy po naszą kumpelę Jedha'a.
nam pomogła, tak? Dobrze, to dokąd teraz? Śmiała ta mapa, że tylko dwa miejsca blokowane. Ciekawe, czy to wszystko też będzie blokowane. Super by było. Znajdźmy eskortę Siri. Miejsce spotkania jest przed nami. Aha. Czy ja będę musiał odbić od tamtej na przykład ścianki? Wspinaczkę. Trzymaj się, Bidi. Takie buty. Musimy uważać. No i super szybka podróż jest. Jedda, nieźle. Sprawdźmy to. Super to wygląda. Czy tu możemy wejść, tu możemy wejść, tu możemy wejść. Mam się nie śledzić. Duża mapa. Trzeba będzie odblokować w końcu. Czy pójdźmy od samego lewego rogu. Tutaj przejdziemy to. Zróbmy totalną ekspansję. Ale to już myślę w następnym odcinku. Więc dziękuję za obejrzenie. Widzimy się w następnym odcinku.